Witam. Witam wszystkich, którzy oglądają ten krótki filmik. W tym wideo zwracam się zarówno do tych, którzy mnie już znają, jak i do tych, którzy mnie jeszcze nie znają. Zacznę od tego, że się przedstawię. Nazywam się Krzysztof Waśniewski, jestem adiunktem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Na co dzień w internecie jestem obecny jako bloger naukowy. Prowadzę blog naukowy o adresie, który możecie Państwo zobaczyć tutaj pod spodem, discoversocialsciences.com. I w tym wideo chciałem przedstawić pomysł na pograniczu inżynierii i zarządzania. Pomysł, który rozwijam mniej więcej od roku. Na razie nazwałem go projekt Akwedukt. To jest strona tytułowa prezentacji tegoż projektu. Na początek parę słów wstępu. Przedstawiam ten projekt w postaci filmiku, po to, żeby był łatwo przyswajalny przez bardzo wiele osób, żeby nie trzeba było zbyt dużo czasu poświęcać na czytanie. A jednocześnie dlatego, że wiem z doświadczenia, że ludzie, którzy mogą być potencjalnie zainteresowani pomysłem, od razu chcieliby zobaczyć, kto za tym pomysłem stoi. To też podczas całej tej prezentacji na każdym slajdzie będę widoczny. Będziecie mogli bardzo wiernie zobaczyć, kto za pomysłem stoi. Projekt Akwedukt jest związany z retencją wody, czyli z zapobieganiem suszy, a także z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. Zanim przejdę dalej, jeszcze jedna ważna uwaga. Z mojego własnego punktu widzenia projekt Akwedukt jest dopiero w fazie wczesnego rozwoju. Mam pomysł. Wydaje mi się, że potrafię go w miarę składnie opisać, co też próbuję zrobić w tym filmiku. Ale potrzebuję sprzymierzeńców. Potrzebuję sprzymierzeńców zarówno pod względem koncepcyjnym, jak i pod względem finansowym. Mówiąc krótko, szukam instytucji, które chciałyby sfinansować dalszy rozwój i wdrożenie tego projektu. I tak trzeba postrzegać ten filmik jako eksplorację pomysłu, który może się okazać interesujący na przyszłość. Na początek streszczenie, tak zwane streszczenie menedżerskie, które określiłem tutaj jako krótką prezentację. Projekt Akwedukt to jest stosunkowo proste połączenie technologii, które są skądinąd znane od dawna. Jedną z nich jest technologia tarana wodnego, za chwilę o niej trochę więcej powiem. Drugą z nich jest retencja wody w półnaturalnych strukturach bagiennych. Mało kto z nas dzisiaj pamięta, że większość struktur bagiennych, które mamy na terenie Europy, to są struktury kiedyś stworzone przez człowieka lub urządzone przez człowieka. I do tego dokładam technologię stosunkowo najnowszą, czyli małą hydrogenerację, pozyskiwanie energii elektrycznej z turbin wodnych. Celem przedsięwzięcia, moim podstawowym zamysłem w projekcie Akwedukt jest polepszenie retencji wody opadowej. Mamy z tym ostatnio problem, mamy coraz częściej występującą suszę. Przy czym widzę to zwłaszcza na terenach nizinnych. Dlatego, że tereny, że struktury bagienne, takie o jakich tutaj w tym projekcie mówię, one tak naprawdę już od jakiegoś czasu spontanicznie zaczynają się odtwarzać pod wpływem powtarzających się powodzi. Zaczynają się odtwarzać w różnych miejscach Europy, w różnych miejscach Polski, zwłaszcza na nizinach. Ja sam mieszkam i pracuję w Krakowie i w wielu miejscach w okolicy Krakowa widzę, że te bagna, te trzęsawiska, te podmokłe łąki spontanicznie się odtwarzają. Moim zdaniem zaletą projektu Akwedukt, zaletą tego pomysłu jest to, że można uzyskać stosunkowo dobre efekty hydrologiczne, stosunkowo dobrą retencję wody, przy niskich nakładach inwestycyjnych, niskich w porównaniu na przykład ze zbiornikiem retencyjnym i w porównaniu z dużymi elektrowniami wodnymi. Natomiast ta koncepcja, taka jak ją prezentuję teraz, ma
swoje czynniki ryzyka, jeszcze swoje słabe punkty. Słabym punktem, który widzę, z którego zdaję sobie sprawę i dla eliminacji, którego szukam właśnie z sprzymierzeńców, jest ryzyko, że to przedsięwzięcie nie będzie potrafiło się utrzymać ze sprzedaży energii elektrycznej generowanej z turbin wodnych. Czyli że będzie to przedsięwzięcie mało konkurencyjne na rynku inwestycyjnym. Na początek ogólny schemat, żeby dać wszystkim oglądającym ten filmik pewne pojęcie o tym, co mam na myśli. Pompa zwana taranem wodnym, o której za chwilę powiem, może wykorzystywać energię kinetyczną płynącej wody po to, żeby część tej wody odpompowywać. Więc mamy tutaj pokazaną rzekę, z której taran wodny odpompowuje część wody, czy odpompowuje część wody z przepływu. Taran wodny ma zdolność przepompowywania wody na odległość i wzwyż. Więc jeżeli tą wodę wpompujemy do małego wyrównującego zbiornika szczytowego, woda z tego zbiornika szczytowego może następnie spłynąć w dół i spływając w dół może przepływać przez turbinę elektryczną, co pozwoli wygenerować moc elektryczną. Natomiast woda ma spływać do struktur bagiennych, do czegoś w rodzaju trzęsawiska czy bagna. I z czasem będzie spływała z powrotem do rzeki. Za chwilę o poszczególnych elementach tego ogólnego pomysłu powiem więcej. Po pierwsze, dlaczego tereny bagienne? Dlaczego skupiłem się na wykorzystaniu terenów bagiennych czy struktur bagiennych dla retencji wody? Struktury bagienne mają tą zaletę, że są jak gąbka. W bagnach, w trzęsawiskach grunt ma strukturę gąbczastą. A jak wszyscy wiemy, gąbka potrafi zatrzymać prawie tyle wody, co naczynie o podobnej wielkości. Właśnie dzięki porowatej strukturze. Struktury bagienne mają jeszcze jedną zaletę, a mianowicie jeżeli mamy gąbczasty grunt pod spodem, a na wierzchu mamy kożuch roślinności o stosunkowo płytkich korzeniach, to ten kożuch roślinności z wierzchu zatrzymuje parowanie, czy znacznie ogranicza parowanie wody. Tutaj chciałbym zauważyć, że może się pojawić pewna polemika z entuzjastami drzew. Drzewa w tym pomyśle być może nie są najlepszym rozwiązaniem, dlatego że drzewo działa z hydrologicznego punktu widzenia jak pionowa pompa wodna. Korzeniami wyciąga wodę z głębokich warstw gleby, wciąga ją w głąb samego siebie i następnie odparowuje przez liście. Stąd w tym pomyśle skupiam się na strukturach typowo bagiennych, gdzie niegdzie widzę tu jakieś drzewa, ale generalnie chodzi mi o strukturę, w której mamy gąbczasty grunt o dużej zdolności retencji wody, przykryty kożuchem płytko ukorzenionych roślin i ten kożuch ogranicza parowanie. W tym projekcie, czy w projekcie akwedukt jest swego rodzaju swoista wizja retencji wody. Retencję wody pojmuje tu nie tyle jako jej zatrzymanie w jednym miejscu, ile jako spowolnienie jej przepływu przez ekosystem. A spowolnienie przepływu można osiągnąć przez zapętlenie tego przepływu. Czyli koncepcja jest taka, pompa zwana taranem wodnym odciąga część wody z nurtu rzeki, następnie przepompowuje tą wodę do struktur bagiennych, gdzie ta woda przez jakiś czas stoi, ale z tych struktur bagiennych woda z powrotem przenika do gruntu i z powrotem włącza się w zlewisko rzeki. Tutaj warto pamiętać, że każda rzeka jest trochę jak rynna dla jej zlewiska, czyli prędzej czy później ściąga całą wodę z gruntu wyniesionego ponad nurt rzeki. I taka jest podstawowa filozofia hydrologiczna projektu akwedukt, żeby zwiększyć retencję wody poprzez spowolnienie przepływu, a spowolnienie przepływu osiągamy przez zapętlenie przepływu wody w ekosystemie. Krótka uwaga, dlaczego skupiam się tutaj na strukturach bagiennych, a nie na zbiorniku retencyjnym.
Moją myślą przewodnią jest stworzenie czegoś, co będzie wymagało stosunkowo niskich nakładów inwestycyjnych w momencie, kiedy już będzie rozwinięta technologia. O wyzwaniach technologicznych dla tego projektu powiem pod koniec, trochę dalej. Teraz tutaj to ważne założenie. Duże zbiorniki retencyjne po pierwsze wymagają dużych nakładów inwestycyjnych. Raczej nie opłaca się budować małego zbiornika retencyjnego. Lepiej zbudować duży. Co się wiąże z dużym kapitałem, co się wiąże z dużą ingerencją w środowisko naturalne i zawsze ze znaczną ingerencją w gospodarkę przestrzenną. Struktury bagienne mają tą zaletę, że na dłuższą metę prawie nie da się utrzymać struktur bagiennych, które by odznaczały się dużą ingerencją środowiskową. Struktury bagienne mogą się utrzymać tylko wtedy, kiedy wpasują się w ekosystem, czyli w podłoże, w warunki hydrologiczne, w warunki środowiskowe. Czyli struktury bagienne są jakby naturalnie przyjazne dla środowiska, a z drugiej strony stworzenie struktur bagiennych wymaga stosunkowo niskich nakładów kapitałowych w porównaniu ze zbiornikami retencyjnymi. I struktury bagienne mają jeszcze jedną cechę, można je skalować. Można zrobić, mówiąc bardzo kolokwialnie, małe bagno, średnie bagno albo duże bagno. I ogranicza nas tutaj tak naprawdę jedynie powierzchnia gruntu, z którym mamy do czynienia. Dlaczego widzę w tym projekcie technologię tarana wodnego, czy pompy taran wodny? Za chwilę zresztą powiem, na czym w dużym skrócie polega technologia tarana wodnego, natomiast na początek po co i dlaczego. Odpompowywanie wody z rzek do terenów bagiennych, czyli retencja wody, ma sens tam, gdzie tej wody płynie dużo, czyli ma sens na rzekach stosunkowo dużych, o dużym przepływie w metrach sześciennych na sekundę. Te duże rzeki w warunkach polskich i w warunkach europejskich są z reguły uregulowane, czyli mają wzmocnione brzegi. Umocnienia brzegów oczywiście mają swoją pozytywną funkcję, ponieważ pozwalają chronić przed powodziami do pewnego stopnia, ale jednocześnie utrudniają albo wręcz uniemożliwiają przesiąkanie wody z koryta rzeki do terenów zalewiskowych, do terenów bagiennych, które by mogły do niej przylegać. Więc potrzebna jest, mówiąc krótko, energia kinetyczna wytwarzana przez jakąś technologię pompowania, która pozwoli przepompować wodę z koryta rzeki ponad umocnieniami gdzieś dalej. I tutaj widzę właśnie rolę dla technologii tarana wodnego. Teraz kilka słów na temat samej technologii tarana wodnego. Dzisiaj taran wodny, tak jak te pompy są opatentowane i jak są stosowane, przypomina serce. To jest technologia, w której woda płynąca w rzece wpływa do właśnie czegoś w rodzaju serca, czyli do dwóch komór z zastawkami. I woda wpływająca do jednej komory przepycha wodę, która znajduje się w drugiej komorze, a zastawki działają tak, że uniemożliwiają przepływ wody wstecz. Podobną technologię w Europie stosowano od bardzo dawna. Według mojej wiedzy już gdzieś od końcówki XV wieku, a na pewno od XVI wieku w wielu europejskich miastach stosowano pompy zanurzone w korytach rzeki i te pompy wykorzystywały energię płynącej wody po to, żeby pompować część tej wody do budynków przylegających do koryta rzeki. Kiedyś podstawową technologią tych pomp była technologia koła wodnego. Dzisiaj, jak się wydaje, bardziej wydajną, bardziej obiecującą technologią jest taran wodny. Dlatego chciałem się na tym skupić. I taran wodny umożliwia przy dość niskim koszcie bieżącym tego pompowania, umożliwia właśnie zapętlenie przepływu wody w ekosystemie. I teraz przechodzimy stopniowo do kwestii produkcji energii elektrycznej. Taran wodny, tak jak ta technologia istnieje dzisiaj, ma zdolność pompowania wody nie tylko na odległość od koryta rzeki, ale także ma zdolność pompowania wody wzwyż. Według mojego rozeznania te tarany wodne, które obecnie są opatentowane i wytwarzane,
mają zdolność wypompowania wody na wysokość mniej więcej 20-30 metrów. Ja w tym opracowaniu, w tym co prezentuję dalej w moich wyliczeniach, przyjąłem, że średnia wysokość, na którą ta woda byłaby pompowana, to jest 20 metrów. Na wysokości 20 metrów znajduje się niewielki zbiornik wyrównawczy. Nie myślałem tutaj o jakichś wielkich strukturach szczytowo-pompowych, tylko właśnie o niewielkim zbiorniku, który służyłby tylko do wyrównania przepływu. I następnie, zanim ta woda spłynie do terenów bagiennych, czyli zanim będzie podlegała ściśle pojętej retencji, może przepłynąć właśnie przez coś w rodzaju akweduktu, przez ten spływ w dół. I spływając w dół, może wytworzyć energię elektryczną, przepływając przez turbinę hydroelektryczną. Na tym slajdzie przedstawiłem schematyczne wyliczenie, jak się wylicza moc elektryczną możliwą do wytworzenia w takim systemie. Generalnie podstawą jest różnica poziomów liczona w metrach, czyli wysokość, z której spada woda. Mnożymy to przez przyspieszenie ziemskie 9,81 metra na sekundę kwadratową. Następnie mierzymy to przez przepływ liczony w metrach sześciennych na sekundę. Do tego dodaje się współczynnik korygujący w postaci wydajności turbiny elektrycznej. Ja w moich wyliczeniach standardowo stosuję tutaj współczynnik 75%, aczkolwiek wiem, że pojawiają się coraz bardziej wydajne turbiny elektryczne, więc można to zwiększyć. No i w efekcie mamy moc elektryczną liczoną w watach. Tu jest przykładowe wyliczenie na podstawie danych, które starałem się zgromadzić na temat rzeki Wisły w moich okolicach. Wisła w okolicach Sandomierza ma średni przepływ na sekundę około 450 metrów sześciennych. Nigdzie nie znalazłem twardych danych na temat tego, ile można wody odciągnąć bezpiecznie z przepływu czy ze strumienia rzeki, tak żeby nie narazić na kłopoty hydrologiczne tych, którzy są dalej w dole strumienia. Znalazłem, to tytułem ciekawostki, stronę internetową pewnego hrabstwa w Nowej Zelandii, gdzie na użytek gospodarki wodnej zakłada się, że odpompowywanie wody z koryta rzeki nie powinno wynosić więcej niż 20% przepływu. I tak tutaj założyłem, czyli z tej Wisły koło Sandomierza z przepływem około 450 metrów sześciennych na sekundę odpompowujemy mniej więcej 90 metrów sześciennych na sekundę przy pomocy pomp opartych na technologii tarana wodnego. Wynosimy tą wodę do zbiorników wyrównawczych na wysokości 20 metrów i ta woda, spadając z wysokości 20 metrów, może nam dać przy takim przepływie na sekundę mniej więcej trochę ponad 13 kW mocy elektrycznej. Teraz, jak mówiłem na wstępie, ten projekt jest dopiero w fazie koncepcyjnej. Dopiero go rozwijam, wręcz szukam sprzymierzeńców dla jego dalszego rozwoju. Więc dalej chciałem się skupić na wyzwaniach, na tym, co jeszcze w tym projekcie trzeba doprecyzować, co trzeba ulepszyć, co wymaga zdecydowanego określenia. To są jednocześnie czynniki ryzyka i wyzwania dla projektu Akwedukt. Po pierwsze jest to wydajność technologii tarana wodnego oraz nakłady kapitałowe na ich konstrukcję. O tym za chwilę powiem. Zresztą każdy z tych czynników ryzyka wymienionych na slajdzie, który mnie otacza, będę omawiał na kolejnych slajdach. Dalej jest to optymalna gospodarka przestrzenna. W trzeciej kolejności jest to magazynowanie i dystrybucja energii elektrycznej, a wreszcie możliwość połączenia z innymi odnawialnymi źródłami energii. Więc po pierwsze koszt i wydajność taranów wodnych. Tarany wodne, takie jakie są dzisiaj wytwarzane, to jest technologia, która rozciąga się od czegoś, co przypomina tak naprawdę butelkę plastikową postawioną do góry nogami, co jest konstrukcją na poły chałupniczą, po tarany wodne wytwarzane na przykład w Wielkiej Brytanii, dość solidne, o powtarzalnej konstrukcji, ale te są z kolei bardzo drogie. I teraz w momencie, kiedy mówimy o sprzedaży energii elektrycznej, czy o utrzymaniu się tego przedsięwzięcia ze sprzedaży energii elektrycznej, musimy policzyć jej koszt. W przypadku kosztu energii elektrycznej liczy się tak zwany koszt uśredniony na 1 kWh, godzinę, po angielsku levelized cost of energy, czyli LCOE.
Dla hydrogeneracji na podstawie źródeł, które mogłem znaleźć, wynosi on obecnie około 5 centów amerykańskich na kilowatogodzinę. Natomiast drugie 5 centów trzeba doliczyć z tytułu uśrednionego kosztu gromadzenia energii. O gromadzeniu powiem za chwilę, ale jest to koszt, który trzeba doliczyć. Policzyłem ten koszt dla baterii litowo-jonowych i wynosi on też mniej więcej na dłuższą metę około 5 centów amerykańskich na 1 kWh. Natomiast w zestawieniu z tym, przy obecnych cenach, przy obecnej wydajności taranów wodnych, takich jakie są wytwarzane, uśredniony koszt instalacji takiego tarana wodnego w przeliczeniu na 1 kWh to jest około $1,5, więc jak widać, no, dwa rzędy wielkości więcej niż wszystko inne w tej koncepcji projektu akwedukt, więc jest to na pewno wyzwanie, z którym trzeba sobie poradzić. Jest to podstawowe wyzwanie technologiczne tego przedsięwzięcia, czyli rozwinąć i wdrożyć taką technologię tarana wodnego, która pozwoli nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na 1 kWh obniżyć do mniej więcej takich poziomów, jakie są teraz w hydrogeneracji, może około 5 centów na kWh. Drugim wyzwaniem jest gospodarka przestrzenna. Struktury bagienne, jak się wydaje, mogą do pewnego stopnia współistnieć z miastami. Kieruje się tutaj przede wszystkim doświadczeniem chińskim. W Chinach od mniej więcej 3 lat wdrażany jest taki wielki program inwestycyjny zwany Sponge Cities, czyli miasta gąbki, który polega właśnie na zwiększeniu retencji wody opadowej w miastach poprzez stworzenie różnego typu struktur parabagiennych, trochę jak takie miejskie trzęsawiska. Obejmuje to wręcz budowanie niektórych elementów infrastruktury miejskiej ze specjalnego porowatego betonu, który zatrzymuje wodę. Działa trochę jak bagno. Więc da się to połączyć ze strukturą miejską, natomiast na pewno nie da się połączyć struktur bagiennych z gruntami rolnymi. Albo jakiś teren wykorzystujemy do produkcji rolnej, albo wykorzystujemy do retencji wody w strukturach bagiennych. Jest to ostry wybór. Albo, albo. Nie ma tutaj, jak się wydaje, niczego po środku. Więc retencja wody jest wydaje się, i produkcja elektryczności są poza tym najbardziej potrzebne tam, gdzie wody zużywa się najwięcej i tam, gdzie zużywa się najwięcej energii, czyli w miastach. A z drugiej strony mamy tam najdroższy grunt. Więc koszt czy nakład inwestycyjny potrzebny na wdrożenie projektu akwedukt jest tam stosunkowo najwyższy. Stąd te paradoksy związane z gospodarką przestrzenną. Tutaj też, szczerze mówiąc, na obecnym etapie rozwoju tego pomysłu w mojej własnej głowie liczyłbym na współpracę ze strony fachowców z dziedziny gospodarki przestrzennej i gospodarki wodnej, którzy być może potrafiliby to pociągnąć dalej. Kolejnym wyzwaniem jest tutaj magazynowanie i dystrybucja energii elektrycznej. Z grubsza rzecz biorąc, dla tych, którzy mogą nie rozumieć, dlaczego mówię o magazynowaniu. Dzisiaj już wiadomo, że w zasadzie każda technologia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym hydrogeneracja, wymaga zastosowania jakichś urządzeń do magazynowania elektryczności. Energia wytwarzana ze źródeł odnawialnych jest zawsze nierówna, czasami jest jej więcej, czasami jest jej mniej, natomiast odbiorcy energii potrzebują przewidywalnej ilości. Stąd potrzeba zastosowania czegoś do magazynowania elektryczności i z mojego przeglądu literatury przedmiotu wydaje się, że baterie litowo-jonowe są w tym momencie najbardziej obiecującą technologią dla takich małych, lokalnych instalacji. I znowu mamy do czynienia z paradoksem. Energia jest najbardziej potrzebna na terenach gęsto zaludnionych, natomiast struktury bagienne wymagają terenów stosunkowo rzadko zaludnionych. I tutaj dopuszczam możliwość, że projekt akwedukt okaże się najbardziej wskazany dla terenów półwiejskich, być może terenów położonych na obrzeżach dużych miast. Czwarte wyzwanie, czy czwarty czynnik ryzyka
ale być może też czynnik rozwojowy dla tego przedsięwzięcia to jest połączenie z innymi źródłami energii odnawialnej. Starałem się przejrzeć literaturę na temat podobnych rozwiązań na świecie i tendencja jest taka, żeby retencję wody w takich strukturach, jakie ja tutaj proponuję, i hydrogenerację z małych turbin wodnych łączyć z innymi odnawialnymi źródłami energii, na przykład z fotowoltaiką albo z wiatrakami. Założenie jest takie, że odnawialne źródła energii generalnie są przestrzeniochłonne. Instalacje oparte na źródłach odnawialnych wymagają o wiele większej przestrzeni w przeliczeniu na 1 kW bądź 1 MW mocy elektrycznej niż technologie pozyskiwania energii z paliw kopalnych czy chociażby technologie nuklearne. Więc jeżeli już i tak potrzebujemy tej przestrzeni dużo, jeżeli już i tak będziemy nią gospodarować stosunkowo ekstensywnie, to można pomyśleć o połączeniu tej zasadniczej koncepcji projektu Akwedukt z czymś więcej. Z fotowoltaiką, z wiatrakami, z czymś, co dałoby maksymalną ilość energii elektrycznej z 1 km² przestrzeni zagospodarowanej pod ten projekt. Teraz rzut oka na operacyjne przepływy gotówki tego przedsięwzięcia, czyli na podstawowe proporcje. Można założyć, że przy tym 20-metrowym wyniesieniu wody, czyli przy 20-metrowej wysokości, z której ta woda będzie spadać, i 1 metr sześcienny wody przepływającej w tym systemie może generować około 0,15 kW mocy elektrycznej w przybliżeniu. Ten przelicznik może służyć do przystosowania tego projektu akwedukt do każdej konkretnej lokalizacji. Jeszcze ponieważ traktuję ten film, tą prezentację jako zalążek biznesplanu i ponieważ osobiście uważam, że w każdym biznesplanie kwestią podstawową jest określenie kluczowych aktywów, kluczowych zasobów, które mamy w tym biznesie inwestować, to teraz parę słów na ten temat tytułem konkluzji. Moim zdaniem najważniejszym zasobem, najważniejszym aktywem projektu Akwedukt jest technologia tarana wodnego. Tą technologię trzeba rozwinąć w porównaniu z tym, co jest dzisiaj. To jest to wyzwanie technologiczne, o którym mówiłem wcześniej. Jeżeli uda się temu wyzwaniu sprostać, to taka technologia, o wiele bardziej wydajna i o wiele tańsza od tego, co jest dzisiaj, będzie tym kluczowym zasobem projektu, który będzie moim zdaniem dawał na dłuższą metę wartość ekonomiczną w instalacjach opartych na tym schemacie projektu Akwedukt. Drugim w kolejności zasobem, o którym należy pamiętać, są tytuły prawne o niskim ryzyku prawnym do gruntów, gdzie projekt Akwedukt miałby być zainstalowany. Mówię tutaj o ryzyku prawnym z czysto pragmatycznego punktu widzenia. Jeżeli Państwo czuliście się trochę w temat, który tutaj prezentuję, to zapewne rozumiecie, że na tym etapie jakakolwiek instalacja projektu Akwedukt będzie wymagała cierpliwego eksperymentowania i cierpliwej kalibracji, tak żeby stworzyć z tego technologię optymalnie wydajną. Po to, żeby móc cierpliwie eksperymentować, trzeba mieć do czynienia ze stosunkowo niskim ryzykiem prawnym, jeżeli chodzi o grunt, o teren, na którym jesteśmy zainstalowani. Stąd uważam to też za jedno, ten grunt, te tytuły prawne o niskim ryzyku prawnym do terenu, gdzie to jest zainstalowane, uważam za jeden z podstawowych zasobów tego przedsięwzięcia. I to jest ostatni slajd w mojej prezentacji. Tyle chciałbym przekazać w tym filmiku. Zapraszam do kontaktu ze mną. Możliwość kontaktu podana jest w opisie, w okienku opisu pod tym filmikiem. Cóż, mam nadzieję, że kogoś zainteresowałem i że będzie można ten pomysł naprawdę ruszyć z miejsca. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam wszystkich.